Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były szef MON. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wystąpił niedawno z wnioskiem o nominację dla weterana Powstania Warszawskiego, dla pana majora Leszka Żukowskiego na stopień podpułkownika. Ministerstwo odpisało. Uprzejmie informuję, że powyższa propozycja nie uzyskała akceptacji ministra obrony. No cóż, mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzecznik ministerstwa, pan Misiewicz, dostaje wysokie odznaczenie wojskowe za obronność kraju. Natomiast major Żukowski nie uzyskuje akceptacji do tej nominacji. Tutaj jeszcze ciekawe jest to, do tego dotarli reporterzy TVN24, że wcześniej major Żukowski protestował przeciwko apelowi smoleńskiemu. I tak się jakoś składa, że odpowiedź ministra Macierewicza została wydana tuż po tym apelu żołnierzy Armii Krajowej, by nie mieszać tych porządków. W pańskim pytaniu jest odpowiedź, a zresztą miałem okazję też w tym programie się wypowiedzieć i swój stosunek wyrazić, bo sprawa jest absolutnie skandaliczna i rzeczywiście jest karą dla prezesa Żukowskiego i jego organizacji, bo zadbano o to też, żeby się wszyscy dowiedzieli. Szczegóły tutaj są dość bulwersujące, też takie techniczne. Nie odpowiedziano samemu Żukowskiemu, ale wszyscy się od razu dowiedzieli, że taka odmowa następuje. Więc myślę, że to jest dodatkowy komentarz do tego w ogóle, co się działo ze sprawą Powstania Warszawskiego, jak do tego podszedł minister Macierewicz i PiS. No to rodzi pytanie o politykę historyczną ministra obrony. No bo to oznacza, że są powstańcy lepsi i gorsi. Ta czy polityka, powiedzmy dwóch sortów. Ta polityka historyczna depcze wszystkich tych, którzy się ministrowi Macierewiczowi przeciwstawiają. I 1 sierpnia pod pomnikiem Państwa Podziemnego widziałem, gdy właśnie pan prezes Żukowski zwracał się też w kierunku ministra Macierewicza, który tam siedział, zwracając uwagę, że powstańcy warszawscy, Armia Krajowa i żołnierze wyklęci, że w tych sprawach musi być jakaś proporcja, że nie może być tak, że w tym momencie ktoś w imię polityki historycznej uznaje, że coś jest ważniejsze kosztem innych. I wyraźnie to miał też kontekst apelu smoleńskiego i jego narzucania, więc wydaje mi się, że za to jest karany prezes Żukowski, tak jak karany jest inny prezes, generał Ściborylski, lustracja, podejmowanie tego tematu. No właśnie, prezydent nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji, powiedział, że ta akurat sprawa jest w gestii sądu. Tymczasem, no nie w gestii sądu, była sprawa ułaskawienia na przykład Mariusza Kamińskiego. Chyba dzisiaj nikt w PiSie, nie wiem, może sam prezes czasem nie jest w stanie się przeciwstawić Antoniemu Macierewiczowi i jego takiej pełnej złego rozmachu działalności na tym polu, więc trudno się dziwić, że prezydent Duda się nie upomniał o powstańców warszawskich. I to rzeczywiście sytuacja była zdumiewająca, bo wiele osób wiązało to środowisko z postacią prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stworzył Muzeum Powstania w Warszawie, a teraz to środowisko PiS-u bardzo skutecznie zraziło do siebie powstańców, tak jak zraża do siebie wszystkich tych, którzy szanują pamięć historyczną i nie godzą się na to, żeby 1 września przy grobie nieznanego żołnierza w czasie apelu poległych wymieniano kilkanaście osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, a nie wymieniono żadnego nazwiska bohaterów września. Nie wolno takich rzeczy robić. Szanujmy ofiary katastrofy smoleńskiej. Mamy 10 kwietnia, mamy 15 sierpnia, jeśli chodzi o ofiary wojskowe. I ja jako minister obrony zawsze składałem wiązanki na grobach, zawsze była honorowa warta. Natomiast tego rodzaju działanie,
w tym przypadku już o bohaterów września się nie ma kto za bardzo upominać, bo żyje ich bardzo niewielu, nie są w stanie zabierać głosu publicznie. Powstańcy jeszcze z nami są i dlatego zaprotestowali, zostali ukarani. Więc wydaje mi się, że jest to okropne, bo historia uroczystości zamiast łączyć, zamiast być polem oczywiście do jakiejś dyskusji, debat, stały się polem do takiej bardzo bezceremonialnej polityki. Ministerstwo Obrony to bardzo specyficzny resort. No wiadomo, w armii jest porządek, rozkazy wykonuje się bez dyskusji, ale ciekaw jestem, czy docierają do pana jakieś sygnały, pogłoski, choćby z korpusu oficerskiego. Jak nowe kierownictwo MON jest oceniane po roku? Różnie mówią o kierownictwie, bo... Ale są tacy, którzy chwalą. To znaczy, bo z jednej strony minister Macierewicz właśnie stara się tworzyć wrażenie, czy też podejmować działania, które no, dodają pieniędzy. Natomiast według mojej wiedzy ta całościowa ocena jest negatywna, dlatego że minister jest nieobliczalny, nie wiadomo kiedy podejmuje jakieś zmiany kadrowe, a przede wszystkim minister po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wikła wojsko do bieżącej polityki, bo te apele smoleńskie, transport figury Jezusa Chrystusa, używanie wojska w tego rodzaju okolicznościach, nie wiem, festyn ojca Rydzyka, o tym też czytaliśmy, bardzo źle jest w wojsku przyjmowane. Wojsko powinno być apolityczne. Wojsko może nawet jeszcze bardziej niż armię w innych krajach pokomunistycznych. Właśnie przez stan wojenny, przez Jaruzelskiego, przez to wejście wojska fatalne w latach 80. urządziny życia, ceni sobie to, że jest z dala od polityki. Dzisiaj jest przez Macierewicza na pierwszej linii, bo dokładnie wojsko wie, że staje się taką trampoliną jego kariery politycznej. Zresztą w niesłychanie skuteczny sposób. Wojsko daje możliwość do czy kierowanie resortem obrony do wejścia w bardzo różne dziedziny. Właśnie historii, biznesu. Minister Macierewicz podporządkował sobie Polską Grupę Zbrojeniową. Już nie jest u ministra skarbu. Obsadził tam swoimi ludźmi, synem prywatnego adwokata, słynnymi aptekarzami Złomianek. Minister Macierewicz ma pod sobą dwie służby specjalne, więc rozbudowuje to swoje imperium, ale dzieje się to kosztem autorytetu, powagi wojska i ja sądzę, że przez długie lata cena za to będzie płacona, ale jakkolwiek pewnie wojsku doceniając te podwyżki, które zresztą były zapowiadane jeszcze w zeszłym roku przez poprzedni rząd, to ta nieobliczalność, to, że w każdej chwili można być odwołanym bez specjalnego powodu, tak jak niedawno wybitni dowódcy wojsk specjalnych zostali odwołani i nikt w wojsku nie wie dlaczego, albo się może domyślać dlaczego, to wojsko jest instytucją, która wyjątkowo ceni stabilność i przewidywalność i tacy powinni być ministrowie. I myślę, że wojsko też jest zmęczone, tak jak i opinia publiczna jest zmęczona tym, że jest to resort dostarczający w każdym tygodniu jakiegoś skandalu. A to rzecznik Misiewicz coś dostanie, to minister Macierewicz coś powie. Naprawdę, jeśli spojrzeć w jakąś statystykę, ile się mówi o MON-ie w negatywnym kontekście przez ostatni rok, to są rekordy wszechczasów. Panie przewodniczący, obrona terytorialna. Minister Macierewicz ma w tej sprawie swój pomysł, żeby włączyć w obronę terytorialną różne organizacje paramilitarne, związki strzeleckie. Co pan na to? Na razie to propaganda. Nawet gorący zwolennicy obrony terytorialnej po wczorajszej podkomisji, gdzie MON miał zaprezentować koncepcję, są bardzo rozczarowani. Gorący zwolennicy z ruchu Kukiz 15. Więc na razie się trudno jest do czegokolwiek odnieść, bo były różne wypowiedzi, dużo hałasu, dużo szumu, że tutaj po raz pierwszy się coś dzieje. No i oczywiście mogą niepokoić dwie rzeczy, to znaczy takie pomysły, że właśnie pewne formacje polityczne będą się... Czyli ONR na przykład. Na przykład. Albo, tak jak wczoraj widziałem to w internecie, jeden z posłów PiSu dziwił się, że obrona terytorialna nie powstaje najpierw na Śląsku, bo tam jest ukryta opcja niemiecka, więc takie myśli chodzą niektórym posłom PiSu po głowie. Ale jak mówię, na razie nie wiemy, jak ta obrona terytorialna będzie wyglądała. Nie ma ustaw, nie ma propozycji.
drugim niepokojącym aspektem jest to, że to będzie szalenie kosztowne i że miliardy złotych potrzebne na modernizację, na najnowocześniejszy sprzęt pójdą na to, żeby tę polityczną ambicję tutaj zrealizować. Czyli obrona terytorialna jest potrzebna? Jest potrzebna na pewno i ta obrona terytorialna przez cały czas jest. Ona jest przygotowana na czas, jak to mówią w wojsku, W, czyli czas wojny i miałaby być rozwijana w takim czasie. Jest potrzebne może więcej kapitału społecznego w tym sensie, że takie jednostki, które by pomagały przy klęskach żywiołowych, by się przydały. Natomiast nie jest potrzebna obrona terytorialna widziana jako jakiś wielki ruch polityczny, jako jakaś taka milicja polityczna podległa ministrowi obrony, ani nie jest obrona terytorialna już tak ważna w kontekście pocisków manewrujących, dronów, zupełnie innych metod prowadzenia wojny w XXI wieku. Wrócimy do naszej... że partyzanci i lasy będą tutaj przesądzali, no jest, no, delikatnie mówiąc, no tak, bardzo anachroniczny. Panie przewodniczący, co tam się działo u was wczoraj na klubie? Przyszła pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i co? Prezydent Gronkiewicz-Waltz sama poprosiła o takie spotkanie, mając chęć powiedzenia, co się dzieje. W klubie parlamentarnym z natury rzeczy jest bardzo dużo osób, no trochę mniej zorientowanych, nie mieszkających w Warszawie, śledzących w mediach tę sytuację, więc władze klubu bardzo chętnie przystały na to, żeby mogli popytać. Bo szczerze mówiąc, wszyscy jesteśmy zdezorientowani. No tak, dużo było wczoraj takiej dobrej edukacji, jak to wygląda, też i takiej, jeśli chodzi o legislację, też aktywny był jeden z byłych prezydentów Warszawy, obecny poseł Marcin Święcicki, więc jakichś sensacji, emocji politycznych na tym spotkaniu nie było. Była duża solidarność z Hanną Gronkiewicz-Waltz, walczącą tutaj o wyjaśnianie spraw i odbudowę swojej wiarygodności i dużo takiej, bym powiedział, edukacji, jeśli chodzi o przepisy, o problemy, z no czego właśnie, się one biorą. Zostańmy przy tej edukacji. Czy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wyedukowała, czuje się pan wyedukowany, że jest niewinna w tej sprawie? Nie ma sobie nic do zarzucenia? Na pewno jako prezydent miasta jest politycznie odpowiedzialna za rzeczy, które się działy w urzędzie, który jej podlega. Tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast starając się czytać i mieć tutaj własne zdanie w sprawie reprywatyzacji, widzę, jak bardzo to wszystko było skomplikowane, jak przez lata obsiedli chciwi ludzie ten obszar i że rozplątywanie tego jest bardzo trudne i że to nie jest tylko kwestia braku ustawy reprywatyzacyjnej przez te 26 lat, czy szukania tutaj odpowiedzialnych, ale jednak patologii, które się tutaj mocno hodowały i które są absolutnie nieakceptowalne. Ale nie mam wątpliwości co do tego, że Hanna Gronkiewicz-Waltz jest zdeterminowana, żeby to wyjaśniać i że... Ale może trochę osobą... późno, bo do tej pory ja miałem wrażenie, że w ratuszu jest pewna dezynwoltura w sprawie reprywatyzacji, tej dzikiej reprywatyzacji, że przecież rzecz nie jest znana od dzisiaj, prawda? To prawda. Też to był taki moment, ta publikacja Gazety Wyborczej, podobna do kilku poprzednich publikacji. Tutaj to nie było takie tąpnięcie, nie wiem, jak artykuł gazety o aferze Litwina, tylko jakiś fragment. Była znana tak, i nagle ta czara goryczy się jakoś przelała i bardzo mocno wybuchła. I rzeczywiście to pytanie wielokrotnie Hannie Gronkiewicz-Waltz zadawaliśmy, to znaczy dlaczego nie było mocniejszej reakcji, choćby po kwietniu, czy nie było jakichś działań wcześniej. No ale to dzisiaj każdy jest mądry po szkodzie i ważne jest, co Hanna Gronkiewicz-Waltz teraz robi, że są konkretne działania takie jak zablokowanie wydania działki tej osławionej. Tak, słusznie pan zauważył, że to jest trochę po nie w czasie. Trochę po nie w czasie nastąpiły dymisje. No, skandaliczna w ogóle postawa urzędników odpowiedzialnych za zwroty tych nieruchomości. Dopiero teraz poleciały głowy. A wszystko to było wiadomo znacznie wcześniej. No zgoda. I tutaj na pewno najbardziej by się z nami zgodziła sama Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ona zresztą to mówi, że
po prostu nie doceniła tutaj głębi problemu i decyzję podejmuje tu i teraz, dobrze, że je podejmuje. Ja myślę, że zwłaszcza po wczorajszej prezentacji pana Śpiewaka i Miasto jest nasze, pokazującej tę całą mapę dzikiej reprywatyzacji i zaskakujące rewiry i obszary, że to też trochę rzuca nowe światło, jakie to środowiska w tym wszystkim działały i że skupienie całej odpowiedzialności i uwagi na Hannie Gronkiewicz-Waz jest taką trochę ucieczką różnych środowisk i osób w dość wygodne pole, bo wiadomo, Platforma jest dzisiaj trochę takim chłopcem do bicia po przegranych wyborach w zeszłym roku i Hanna Gronkiewicz-Waltz jakby nadaje się do tego. Oczywiście... Ale w tej sprawie, patrząc tak zupełnie z boku, no to prawda jest taka, że Platforma Obywatelska nie dość, że kupiła ten grill, to jeszcze zakupiła węgiel dla PiSu, żeby się na nim położyć. No dzisiaj tak to wygląda i pewnie gdyby przewidzieć, co się będzie działo, to działania byłyby inne. Ja rozmawiałem z radnymi Platformy w Warszawie, pytałem, no jak to, wy tego nie docenialiście wcześniej, nie alarmowaliście, nie podnosiliście tematu. Rzeczywiście jakoś w tej Warszawie osoby różnoodpowiedzialne, bo to też dotyczy opozycji w Radzie Warszawy, czy w ogóle PiSu, czy innych ugrupowań, no nikt tego alarmu jakoś mocno nie podnosił. Przecież nawet w kwietniu już PiS rządził ze swoimi służbami i równie nie znosili Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak nie znoszą jej teraz. I jakoś nic się specjalnego wtedy nie działo. Więc była jakaś forma takiego znieczulenia, że to coś się tutaj dzieje, że ta dzika reprywatyzacja, ja widziałem, nie wiem, w kabarecie Pożar w burdelu nawet występuje taka postać dzika reprywatyzacja od dłuższego czasu. Więc nie wiem, tak jakby się wszyscy z tym oswoili i nikt pięścią w ten stół nie uderzył, ale no dziś niech Hanna Gronkiewicz-Waltz, mająca mandat w trzech wygranych kolejnych wyborach, walczy. Widać z badań opinii publicznej, że ma jednak solidne wsparcie warszawiaków, którzy doceniają dobre rzeczy z jej rządu. Wie pan dobrze, że to jest pstry koń. To jest... Ale to pstrość tego konia jest może zaletą. To znaczy, że pracą i wiarygodnością można tutaj wiele rzeczy odrobić, bo ja myślę, że nie jest to może specjalnie odkrywcza myśl, ale nawet ci bardzo krytyczni dziś warszawiacy wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy widzą jakieś deficyty, zbyt późną reakcję i tak dalej. Tak, doceniają inwestycje, wszystko tak, to prawda. Ale mi chodzi o co innego. Nie chcą, żeby to był komisarz z PiSu. Że to tak naprawdę na końcu każdej drogi atakowania Gronkiewicz-Waltz dzisiaj tkwi komisarz z PiSu. Wcale nie wolne nowe wybory i znakomity jakiś nowy prezydent, tylko komisarz z PiSu na 2 lata. O tym trzeba pamiętać. Panie przewodniczący, ale ciekaw jestem, jak rozmawiacie o tym w gronie kierowniczym Platformy Obywatelskiej. Co z tym robić? PiS wzywa do dymisji Hanny Gronkiewicz-Waltz, nie chce żadnego referendum. Mówi, że ma się podać do dymisji i tyle. Co do komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji, której domaga się Kukiz 15, no to też jesteście w rozkroku. Nie mówicie nie, nie mówicie tak, trochę jak PiS. Ja sądzę, że... Kłopot komunikacyjny. Jest kłopot komunikacyjny, bo sprawy są zawiłe i te patologie trwały bardzo długo. Ja uważam, że tutaj wszystkie karty na stół i spodobała mi się, czy uważam, że to był bardzo ważny moment, ta zapowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz, że wszystkie dokumenty zostaną ujawnione, nazwiska, adresy, daty, kwoty. I ale komisja nie powstała, także z waszej winy, bo radni Platformy nie przyszli. Ale nie potrzeba, akurat do tego ujawnienia nie potrzeba komisji, trzeba dać to do internetu, tak, zeskanować i dać do internetu i wtedy patrzeć, tak jak mówię o tym, co robi Miasto jest nasze, też widzę czasami
taki nadmiar autopromocji czy intencji politycznych w tym działaniu, ale mówię o takiej mapie, która rzuca zupełnie nowe światło, kto, co, gdzie i jak. Więc wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej cudownej drogi, takiej różdżki, którą da się tę sytuację odwrócić, czy jakby powiedzieli PR-owcy przykryć. Więc Hanna Gronkiewicz-Waltz swoimi decyzjami, takimi jak nowi wiceprezydenci, nowa organizacja, nowi ludzie, nowe procedury i cierpliwym wyjaśnianiem sprawa po sprawie, powinna swoją wiarygodność odbudowywać. Ale i... boicie się komisji śledczej, bo byłby to apel Karpia o przyspieszenie świąt? Nie, ja uważam, że akurat w tej sprawie i tu widać PiS wcale się nie śpieszy i używa stałego argumentu przeciw komisjom śledczym, czyli pracuje prokuratura, pracują służby, że... Ale służby właśnie wszystko... nie pracują. Przecież Hanna Gronkiewicz-Waltz składała zawiadomienia do służb i do CBA i jakoś... No właśnie. To jest ciekawe, dlatego uważam, że taka komisja, która wszystko pokaże, która niczego nie schowa, będzie na korzyść Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo tutaj musimy się zmierzyć z ćwierćwieczem tej reprywatyzacji czy jej braku i z tymi patologiami, które narosły. I to jest sprawa też sądów, ministerstw, tak? Znaczy to jest tak, że wczoraj Hanna Gronkiewicz-Waltz właśnie na posiedzeniu klubu tłumaczyła, że to miasto jest w wielu sprawach na końcu takiego łańcucha, tak? I jeśli to wszystko wyświetlić, to myślę, że ten obraz będzie zupełnie inny i nikt nie będzie widział jedynego szwarc charakteru tutaj w Hannie Gronkiewicz-Waltz w tych sprawach. Czyli mówi pan komisja śledcza. Podeszliśmy otwarcie do tego pomysłu. Oczywiście retoryka ruchu Kukiz 15, która temu towarzyszy, jest taka mało akceptowalna, tak, bo to nie jest takie proste, jak się mi wydaje. Natomiast ja co do zasady uważam więcej jawności, przejrzystości i niech będą komisje śledcze. Tak jak w przypadku Amber Gold w ogóle się tej komisji nie boimy. Chcielibyśmy, żeby była komisja śledcza w sprawie skoków, więc może być i komisja śledcza w sprawie reprywatyzacji, bo im więcej faktów, im więcej konkretów, tym ten obraz będzie się tutaj zmieniał. Ale może, panie przewodniczący, na komisję śledczą w sprawie skoków był dobry czas, gdybyście u władzy? No na pewno to jest błąd i na pewno teraz wiele osób, mówię tutaj o całych 8 latach, żałuje tego, że no, nie była tak pryncypialna w tych sprawach i uznawano, że nie ma co nie była pryncypialna. Takich rozliczeń. Panie przewodniczący, no pamięta pan głosowanie nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobro, no to takiego blamażu to ze świecą szukać. Zgoda, no ja mogę powiedzieć, że nie byłem wtedy posłem, tak, więc nie czuję się w takim sensie bezpośrednio parlamentarnym odpowiedzialnym, politycznie oczywiście tak, natomiast to są właśnie tego rodzaju błędy, które potem się bardzo mszczą, bo różne patologie rządów PiS-u 2-5-2-7 wróciły teraz ze zdwojoną czy ze strojoną siłą z tymi samymi ludźmi, którzy uznali, że są kompletnie bezkarni i że nigdy ich z tych działań nie rozliczy. To jest ogromny problem. Mam wrażenie, że, nie wiem, minister Macierewicz czy minister Ziobro nie zastanawiają się nad tym, że kiedyś ich władza się skończy i ktoś przyjdzie po nich, ich rozliczy, sprawdzi, odwróci ich różne decyzje. To jest zresztą cecha nie tylko ich, jeśli chodzi o politykę. Bardzo niewielu polityków myśli w ten sposób do przodu. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier, były szef MON, był moim i państwa gościem. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy z Tomaszem Kopką. Realizował program Adam Szuraj. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się nisko. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.